Halo, halo, no dzień dobry moi kochani, witam was serdecznie w kolejnym filmie na moim kanale. Dziś jest ten szczególny dzień, dziś pokażę wam moje mieszkanie. Zobaczcie, znajdujemy się w głównej jego części. Tutaj mamy salon i już wam opowiadam o całości, jak to wszystko wyglądało i ile na to mieszkanie czekałem. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my day. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Okay, I know that today'll be a good day. Okay, I know that today'll be a good day. A, B, C. Bardzo dużo pytań pojawia się odnośnie tego mieszkania. W ogóle większość z was na samym początku myślała, że jest to dom, ale to pewnie przez to, że to mieszkanie ma dosyć nietypowy układ. Znajdujemy się teraz na pierwszym piętrze. Oczywiście to jest w budynku kilkupiętrowym, ale jest ono usytuowane na trzecim piętrze oraz na czwartym. Tutaj mamy na tej części salon, mamy łazienkę, mamy kuchnię. Łącznie to mieszkanie ma ponad 85 metrów, ale powierzchni użytkowej po podłodze jest 65. Wiadomo, tutaj ta pustka nie wlicza się w metry mieszkania, ale daje to niesamowitą przestrzeń. Jest tutaj bardzo wysoko, ponad 5,5 metra, także wygląda to wszystko cudownie. Mamy tutaj ścianę z luster, która jeszcze bardziej to mieszkanie powiększa. Zapraszam was do oglądania tego vloga. Na samym początku tego filmu chciałbym was prosić o zasubskrybowanie mojego kanału oraz zostawienia łapek w górę. Zostawcie również komentarz, o ile ten film się wam spodoba. Zapraszam was do oglądania. Po mojej lewej stronie, czyli waszej prawej, znajduje się ściana, na której znajdują się listwy dekoracyjne. Mamy tutaj białą sztukaterię, a w niej w środku listwy dekoracyjne złote. Wiele osób naprawdę pytało o te listwy, one są bardzo ogólnodostępne, wystarczy wpisać w internet listwy dekoracyjne złote. Mamy tutaj trzy kinkiety. Znajduje się również sofa, z której jestem naprawdę bardzo zadowolony. Ona pochodzi ze sklepu Primavera Home. Muszę wam powiedzieć, że z racji tego, że ja bardzo dużo wcześniej te wszystkie meble kupowałem, udało mi się kupić je naprawdę w okazyjnych cenach. Na przykład tę sofę kupiłem na Black Friday w zeszłym roku. Ona kosztowała pierwotnie około 13-14 tysięcy, a ze zniżką 15% wyszła mnie ona naprawdę dużo taniej. Tutaj znajduje się również stolik z West Winga. Muszę wam powiedzieć, że nie do końca jestem z tych rzeczy z West Winga zadowolony, ponieważ one przychodzą w dosyć kiepskiej jakości. Jest na nim dosyć sporo rys i różnego rodzaju otarć, ale zupełnie mi to nie przeszkadza, ponieważ sam szkielet jest bardzo ładny. Niestety, no jakościowo te rzeczy nie są najlepsze, no ale zobaczcie sami, wygląda naprawdę pięknie. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. Let's go, see the sun shining from the windows. Idąc dalej, znajduje się wyjście na balkon. Mamy tutaj bardzo duże, przepiękne okno balkonowe. W nim znajdują się piękne firany oraz zasłony ze Studia Dekor. Zobaczcie, jak pięknie to wszystko wygląda. Co prawda balkon jeszcze nie jest zagospodarowany, ponieważ nie miałem jeszcze czasu. W ogóle zostawiam sobie to na sam koniec, ale naprawdę pięknie to wygląda. Ten balkon jest naprawdę spory, tak się to wszystko prezentuje. Try taking naps with my kids, talking, I'm guessing this life how it is. And I can't wait for the weekend, keep jammies on like I'm a kid. Wake up, get up, stretch my legs, eat some breakfast, milk and eggs, brush my teeth up. Naprzeciwko sofy znajduje się 65-calowy telewizor. Co prawda nie jest on w złotej ramie, ale niestety takie telewizory nie są dostępne. Tutaj pod nim znajduje się sandbar oraz szafka RTV. Ona jest cała lustrzana, tak aby pomieściła wszystkie dekodery, żeby nie było, wiecie, tak nic na widoku. No i oczywiście wasz ulubiony, znienawidzony przez was klimatyzator. Wiele osób pisało do mnie, jak można nad telewizorem oszpecić tutaj całą tą ścianą i zawiesić klimatyzator. Słuchajcie, to jest przemyślane.
Ja nie wyobrażałem sobie, żeby ten klimatyzator był w innym miejscu, ponieważ nie chciałem, aby dmuchało mi bezpośrednio na szyję. To mieszkanie oprócz tego, że jest piękne i ma robić wrażenie, chciałem też, aby dla mnie było funkcjonalne i dla mnie funkcjonalne jest to, że ten klimatyzator znajduje się dokładnie w tym miejscu. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my day. Kochani, ja sobie zasiadłem wygodnie przy moim stole. To była pierwsza rzecz, którą kupiłem do tego mieszkania. Jak zobaczyłem go, to po prostu oszalałem. Ten stół pochodzi również ze sklepu Primavera i jest obłędny. Zobaczcie, jakie ma piękne nogi. Początkowo w ogóle zastanawiałem się, czy on nie będzie za duży, ponieważ on ma długości 2,20, więc jest to naprawdę spory stół, ale uważam, że bardzo okazale i pięknie się tutaj prezentuje. Do tego zamówiłem krzesła, które były specjalnie wysyłane do tapicera po to, aby obił je tym samym materiałem, który znajduje się na zasłonach, które zobaczycie później, znajduje się na zagłówku łóżka oraz tutaj na sofie. Z tego samego materiału jest również wykonana ściana tapicerowana w garderobie, ale o tym opowiem Wam i pokażę, jak pójdziemy na kolejne piętro. Tutaj po mojej prawej stronie jest kuchnia, do której serdecznie Was zapraszam, ale jeszcze zanim tam przejdziemy, zobaczcie na ten żrandol, który wisi z drugiej kondygnacji i opada tutaj na dół. Pięknie to wygląda, jestem w nim zakochany. Ja też kupiłem go ponad rok temu, także tak jak Wam wspominałem, większość z tych rzeczy mam już od ponad roku. Idąc do kuchni, po mojej prawej stronie znajduje się biokominek. Ja co prawda trochę boję się z niego korzystać, ponieważ tutaj mamy też te listwy dekoracyjne i on jest napisane, że w ogóle można z niego korzystać i od czasu do czasu oczywiście go odpalam, ale zawsze się tak stresuję, jak długo chodzi, że nie wiem, coś tutaj się wydarzy, powygina. Wiecie, jestem troszkę przewrażliwiony na samym początku. Zresztą moi rodzice mówią, że za jakiś czas w ogóle przestanę zwracać uwagę na takie rzeczy, że tutaj po prostu trzeba mieszkać, trzeba z tego wszystkiego korzystać, a nie, wiecie, ja tutaj wszędzie mam lustra, wszędzie mam jakieś złote dodatki i cały czas chodzę ze szmatką i tu wycieram, tu przecieram, tutaj złapię za klamkę, zostaną odciski, ja biorę zaraz bluzą, wszystko wycieram, ale chyba tak każdy na samym początku marzy, tak się z tego wszystkiego cieszy. Wiele osób też w ogóle mówi mi, że trochę przesadzam, że jestem przewrażliwiony, ale z pewnością mi to minie, po prostu chcę się tym wszystkim nacieszyć. Ja też jestem ogromnym pedantem i lubię porządek, więc chyba ciężko będzie mi się z tego wszystkiego wyleczyć. Aby tego nie przecierać, nie wycierać, nie dbać, zapraszam Was do kuchni, bo już się rozgadałem i oczywiście opowiadam nie o tym, o czym miałem Wam mówić. Zobaczcie, tutaj mamy kuchnię. Wake up, I can smell the smoke from the bacon. No i znajdujemy się w mojej kuchni. Powiem Wam, że ja w ogóle tego pomieszczenia w mieszkaniu mógłbym nie mieć, ale jak już się tutaj wprowadziłem i zobaczyłem efekt końcowy, to przyznam Wam szczerze, że no nie jestem tutaj jakoś bardzo często, ale zdarza mi się tutaj bywać, bardzo fajnie się tutaj czuję i uważam, że ta kuchnia, mimo że jest taka malutka, bardzo fajnie wyszła. Tutaj mamy też lustro, które bardzo powiększa całe to pomieszczenie. Bardzo ciężko było dostać odpowiedni kran tutaj do kuchni, ponieważ wiadomo, mamy tutaj okno, no i to okno trzeba myć, więc musi tu być specjalny kran, który jest łamany w tę stronę, żeby bez problemu otworzyć okno i no, po prostu je umyć. Więc tutaj to jest chyba jedyna rzecz w tym mieszkaniu, która delikatnie odbiega kolorem złota od reszty, ale mam nadzieję, że nie rzuca się jakoś w oczy. Ja uważam, że naprawdę spoko to wygląda. Wiadomo, no fajnie jakby kolory złota grały tutaj no idealnie, ale to jest jedyny element, więc tolerancja moja na ten kran jest. Bardzo fajnie wygląda, jest praktyczny. Zobaczcie naprawdę, jak fajnie można go złożyć. Feel good, feel
feel great, can't complain. Look out my window, see birds and planes. Sun's out, some clouds, it might rain. Jeżeli chodzi o materiały, które zostały użyte tutaj w kuchni, no to główną i największą robotę robią te fronty. One są z laminatu, szczotkowany laminat, który robi niesamowite wrażenie i bardzo dużo osób pytało mnie, jak ono się zachowuje i jak jest w użyciu. Zobaczcie, naprawdę bardzo ładnie to wygląda. Tutaj oczywiście mój dorobek kieliszkowy, ale chciałem wam pokazać, że zobaczcie, w ogóle się to nie palcuje, bardzo ładnie wygląda. Proste jest w utrzymaniu, tak samo jak i ten blat. Powiem wam, że bardzo dużą zagwozdkę miałem i ogromny problem, co wybrać i na co się zdecydować, jeżeli chodzi o blat kuchenny. Tutaj mamy płytę kompaktową, która jest bardzo prosta w utrzymaniu czystości, jest bardzo trwała, ma fajną strukturę. Polecam wam zapoznać się z tym materiałem, ponieważ bardzo mało osób z niego korzysta, a jest on naprawdę świetny do kuchni i bardzo dobrze się tutaj sprawdza. Idealnie nadaje się do montażu zlewu podwieszanego. To jest, uważam, też bardzo fajna opcja, ponieważ jak się tutaj nakruszy na bałagani, wszystko możemy szmatką albo gąbką strząchnąć do zlewu. Ja też, odkąd mamy kuchnię z takim pięknym widokiem, naprawdę aż milej tutaj spędzam czas. No, ja nie będę wam ukrywał, że naprawdę jestem gościem w tym pomieszczeniu, w tej kuchni, ale kiedyś nie bywałem w ogóle. Teraz rzeczywiście korzystam, coś staram się tutaj uczyć, gotować, przyrządzać. No może z gotowaniem to nie ma za dużo wspólnego, ale robię sobie herbatę, polewam sobie i otwieram wino, czy zrobię sobie jakiegoś tosta. Tutaj mam też sprzęty. Bardzo długo zastanawiałem się, jaki kolor i jaką firmę wybrać, chociaż tutaj bardziej kierowałem się tym, jak ten sprzęt wygląda i jak będzie wizualnie wyglądał. Zdecydowałem się na kolor szampański, zarówno w piekarniku, jak i w płycie indukcyjnej. Uważam, że bardzo dobrze to wyszło, bardzo ładnie wygląda i nie rzuca się w oczy. Uważam, że w połączeniu z tym złotem pięknie się komponuje. A teraz chodźcie ze mną do łazienki, która dla mnie jest niesamowitym zaskoczeniem. Chodźcie ze mną. No i jesteśmy w mojej mini łazience. Powiem wam, że ja, kupując to mieszkanie, byłem przerażony jej wielkością. Sądziłem, że nic tutaj się nie zmieści. A finalnie jestem naprawdę bardzo zadowolony. Wiadomo, to nie jest pokój kąpielowy, to jest zwykła mała łazienka, ale jest fantastyczna i wystarczy do mojego użytku. Tutaj mamy wszędzie lustra, więc ona automatycznie się powiększa. Ja od jakiegoś czasu jestem team prysznic, także totalnie wanna jest mi niepotrzebna i z niej zrezygnowałem, ponieważ pierwotnie był też plan, aby wannę wstawić nieopodal łóżka na górze, ale kompletnie z tego zrezygnowałem i bardzo z tego powodu się cieszę. Tak to wszystko wygląda. Wrzucę wam przebitki, żebyście zobaczyli sobie, jak to wygląda, ponieważ no ciężko będzie mi tutaj pokazywać, mówić i opowiadać, a na przebitkach wyjdę sobie na zewnątrz i wszystko wam pięknie pokażę. I can smell the smoke from the bacon. Yum, yum, yum. Let's go. See the sun shining from the windows. Yeah, yeah, yeah. Okay, I know that today'll be a good day. No, no, no. Okay, I know that today'll be a good day. Yeah, yeah, yeah. Feel good, feel great, can't complain. Look out my window, see birds and planes. Sun's out, some clouds, it might. Wiecie co? Stwierdziłem, że pokażę wam jeszcze łazienkę z mojej perspektywy. Ja tutaj codziennie się przygotowuję, ogarniam, szykuję na kolejny dzień. Zobaczcie, tutaj mamy lustro z frezowanym LED-em. Ono tak bardzo fajnie podświetla i doświetla skórę, także bardzo dobrze się tutaj wygląda. Nie wiem, czy tutaj widać, ponieważ nagrywam w obiektywie szerokokątnym tutaj w moim telefonie, ale naprawdę zawsze wszystko w tym lustrze widać, czasami aż za dużo. Bardzo fajnie tutaj to wszystko wygląda. Tutaj mam taką półkę na kosmetyki codziennego użytku, a tutaj znajduje się coś, o czym wam wielokrotnie wspominałem i nigdy wam tego nie pokazałem. Patrzcie,
tutaj jest dorobek mojego życia, jeżeli chodzi o kosmetyki. Jest tego naprawdę sporo. Tutaj są perfumy, których najczęściej używam. Takich szafek mam w mieszkaniu jeszcze dwie, więc tutaj są tylko te najpotrzebniejsze i te, z których rzeczywiście korzystam. Mam tutaj też kilka zapasowych rzeczy, ale taką półkę z zapasami mam jeszcze na górze. I can smell the smoke from the bacon. Yum, yum, yum. Let's go. See the sun shining from the windows. Yeah, yeah, yeah. Okay, I know that today'll be a good day. No, no, no. Okay, I know that today'll be a good day. Yeah, yeah. A, B. I tak prezentuje się łazienka od tej strony. Zobaczcie, tak jak wam wspominałem, jest naprawdę w niej bardzo dużo luster, nawet bok. Tutaj framuga drzwi jest również wyłożona od góry do dołu lustrem. I z tej strony, tak jak już zdążyliście zauważyć, cała ściana jest też z lustra. Ona ma jakieś 3-3,5 metra, także no bardzo powiększa to mieszkanie. Raz jeszcze pokażę wam tutaj górę. Ta pustka naprawdę robi robotę i wszyscy, jak tutaj wchodzą, są zachwyceni. No jest tutaj naprawdę wysoko. Dobrze, kochani, idziemy teraz na górę. Pokażę wam, co się tam takiego znajduje. Chociaż jak już ktoś oglądał moje filmy, to wie. Częściowo wam pokazywałem. No i jesteśmy na górze. Tutaj jest moje królestwo. Mamy część sypialnianą, część biurową oraz garderobę. Za mną jest wyjście na taras. Wszystko wam teraz po kolei pokażę. Fall back in school with my friends. Attitude change like the weather. My mom tell me it never ends. Like clocks we evolve in a circle. Every 12 months we do it again. Wake up, get up, stretch my legs. Eat some breakfast, milk and eggs. Brush my teeth up, wash my face. Throw my clothes on, start my... Tutaj mamy ogromną szafę, która pomieści naprawdę prawie wszystko. W tej części znajdują się kolejne kosmetyki, ale nie pokażę wam dzisiaj wszystkiego, no bo coś muszę zostawić na kolejne filmy. Ta część szafy jest stosunkowo płytka, ale już te kolejne segmenty są głębokie. Tutaj mam wiszące płaszcze, szlafroki, jakieś takie długie odzienia. Później ręczniki, też częściowo buty. Tutaj jest też biurko. Biurko jest ze sklepu Primavera Home. Krzesło takie samo jak na dole, również obite u tapicera. Bardzo fajnie tutaj spędza się czas. Widać wszystko i wszystkich, którzy są na dole. Także czasami można sprawować kontrolę nad osobami, które sobie tam siedzą. Ja sobie udaję, że pracuję i zerkam, czy tam jest spokój. Brush my teeth up, wash my face, throw my clothes on, start my... No dobrze, koniec tych wygłupów. Teraz opowiem w bardzo szybkim skrócie, ponieważ to już było na poprzednim filmie. Ale jeżeli ktoś nie widział, no to zapraszam i odsyłam. Zajrzyjcie, tam opowiadałem naprawdę dosyć szczegółowo. Tutaj mamy zrobione łóżko na zamówienie. Oczywiście ze złotymi wstawkami, ze złotymi listwami. Też wszystko na przebitkach wam pokażę. Tutaj oczywiście jest skarbonka, do której muszę się wam przyznać, że jeszcze nie wrzuciłem ani centa. Zaraz po nagrywaniu to zrobię, bo obiecuję sobie to, odkąd się tutaj wprowadziłem i mam zamiar wrzucać tam tylko grube papierki, jakieś takie, żeby no, te pieniądze przydały mi się rzeczywiście na coś konkretnego. Tutaj zobaczcie, mamy też dekoracje, lustra obsadzone w takich trochę grubszych i cieńszych listwach. Bardzo ładnie to wygląda. Tutaj jest takie duże lustro, tam mamy odrobinę mniejsze. Pięknie gospodaruje i wypełnia tutaj puste przestrzenie. No i co? Idziemy teraz do garderoby.
I jesteśmy w garderobie. Muszę wam przyznać, że wszyscy myślą, że ja tonę w ubraniach i że mam tego wszystkiego od cholery, a to jest nieprawdą. Ja bardzo nie lubię ścisku w szafie, lubię mieć porządek, wszystko poukładane kolorystycznie, więc teraz pokażę wam, jak to wygląda. Zaraz zobaczcie, tutaj mamy jedną taką część szafy składającą się z dwóch skrzydeł, a tutaj mamy potrójne, zaraz wam wszystko pokażę. Tutaj w tej szafie trzymam koszulę, no troszeczkę ich jest, ale we wszystkich chodzę, kolorystycznie poukładane. Kolejna część szafy, na której najbardziej mi zależało i którą po prostu nie wiem, jak ja to liczyłem, nigdy nie byłem orłem z matematyki, ale zobaczcie, specjalnie wymierzyłem każdą torbę, każdy plecak, każdą rzecz taką dobrą, markową, którą posiadam, i jeszcze tutaj mi się jako tako udało, ale już kolejny, zobaczcie, jak to nieładnie wygląda. Plecak musi leżeć, ponieważ nie zmieści się. Ja byłem tutaj z miarką, z panem, który te szafy nam ogarniał, wszystko starałem się wyliczyć, wymierzyć, no i wyszło jak zawsze. Po prostu muszę zrobić tak, że pokupuję jakieś mniejsze rzeczy, które się tutaj zmieszczą i będzie to tak ładnie, efektownie wyglądało, ale no niestety, no mówię, ja z matematyki, tragedia, i wyliczyłem to tak, że wygląda to koszmarnie. Miało wyglądać pięknie i elegancko, miała to być taka, wiecie, szafka chwały i chluby, a wyszło jak zawsze. W całym mieszkaniu i też w garderobie oczywiście zależało mi na tym, aby wszędzie było tak jednolicie, żeby było spójnie, więc oczywiście wszystkie materiały, tutaj te złote listwy są te same, co w całym mieszkaniu. Mamy tutaj również frezowane lustro. Tutaj jest jedynie różnica taka, że jest ono w prostokątnym kształcie. I tyle. Zabieram was teraz na taras. Taras jest jeszcze nieskończony. No i nie wiem w ogóle, czy uda mi się go w tym roku skończyć, ponieważ planuję bardzo dużo wyjazdów. I zapraszam was, jeżeli jesteście tutaj pierwszy raz na moim kanale, przygotujcie się naprawdę na dużą dawkę podróżowania, pięknych miejsc, fantastycznych hoteli. Zapraszam was serdecznie, a teraz już na sam koniec pokażę wam taras, widok z niego i będziemy się powoli żegnać. Czekajcie, muszę założyć klapki, ponieważ wiadomo, no na tarasie jest bałagan. Odbieram kamerę i już wam pokazuję i opowiadam, co tutaj jest, a co będzie. Oczywiście tutaj do tego ogrodzenia znajduje się tylko moja część tarasu. Będą tutaj takie białe pergole, które osłonią mnie od sąsiada. Wypoczynek już mam, kupiłem, zamówiłem, ponieważ bałem się, że za jakiś czas może go nie być, ponieważ wszyscy teraz meblują tarasy, balkony, ogrody, a on bardzo wpadł mi w oko i bałem się, że dla mnie nie wystarczy. Taki mam widoczek z tarasu. Naprawdę jest tutaj cisza, spokój, bardzo przyjemny klimat. Ja muszę wam przyznać, że czuję się tutaj jak nad morzem, no ale jesteśmy w Warszawie. Słońce wyszło, więc bardzo się cieszę. Pokażę wam jeszcze, co tutaj na tym tarasie będzie się znajdowało. Tutaj w rogu będzie palma. Palma, która jest mrozoodporna i która będzie wytrzymywała nawet do minus 20 stopni. Taką samą palmę postawię tutaj na środku. Będzie fajnie wyglądała z sypialni. Jak będę leżał w łóżku, będę widział właśnie taki wakacyjny klimat. A tutaj całą tą ścianę do wysokości okien chciałbym wyłożyć lustrem. Oczywiście ja nawet lustra muszę mieć na tarasie, ponieważ osoby i goście, którzy będą siedzieli z tej strony, nie będą mieli żadnego ładnego widoku, a za moimi plecami teraz, tak jak dla was nagrywam, jest piękna zieleń, więc szkoda, żeby tego no nie pokazywać i żeby nie było tego widać po prostu. Taras ma ponad 35 metrów. Zobaczcie, ten wypoczynek jest naprawdę ogromny. Przy nim może usiąść spokojnie ponad 10 osób. Na razie tutaj jeszcze nie jest jakoś tak zagospodarowane, nie jest ładnie, ponieważ nie mam czasu się tym wszystkim zająć. Tak jak wspominałem, będę teraz bardzo dużo podróżował, więc nawet nie będę miał kiedy z tego wszystkiego korzystać.
Tak wygląda cały taras, tak wygląda całe mieszkanie. Wejdę teraz do środka i się z wami pożegnam. Jeszcze kilka słów muszę wam powiedzieć na temat schodów, ponieważ to była jedna wielka tragedia. Tutaj deweloper na tym osiedlu gwarantował i jakby dostępne były w mieszkaniu tylko schody techniczne, które były drewniane, wyglądały no koszmarnie, no i nie nadawały się w ogóle do użytku. W ogóle nie pasowały tutaj do wnętrz, więc znaleźć kogoś, kto te schody by wylał i zrobił z nimi porządek, było naprawdę ciężko. Ja pamiętam jeszcze w Wigilię byłem tutaj, ponieważ pan sam chciał i pracował w ten dzień 24 grudnia do bardzo późnych godzin wieczornych. Ja pamiętam, że od stołu wigilijnego na chwilę odszedłem, żeby się z nim rozliczyć, żeby złożyć mu życzenia, ponieważ on chciał wyjechać na resztę świąt i Sylwestra gdzieś dalej i po prostu tak było mu komfortowo. Każdy stopień, pamiętam, był zupełnie innej wysokości, innej szerokości. Finalnie wyszło to naprawdę bardzo ładnie. Zobaczcie, tutaj wykończone są te schody, oczywiście złotymi listwami. Ja uważam, że klatka schodowa wyszła naprawdę przepięknie. W ogóle muszę wam powiedzieć, że też często pytacie mnie i moi znajomi, moi bliscy pytają, czy coś w tym mieszkaniu bym zmienił, czy coś bym zrobił inaczej, albo z czegoś bym zrezygnował. Muszę wam powiedzieć z ręką na sercu, nie zrezygnowałbym i nie zmieniłbym w tym mieszkaniu totalnie nic. My wspólnie z architektkami dobraliśmy tutaj wszystko tak i mieliśmy tyle czasu, żeby właśnie niczego nie żałować i żeby cieszyć się tym efektem. Ja jestem zachwycony, cudownie mi się tutaj mieszka, cudownie spędza mi się tutaj czas. Mam nadzieję, że również wam się spodobało to mieszkanie i że zainspirowałem was w jakiś sposób. Bardzo wam dziękuję za oglądanie tego filmu. Czekam na subskrypcję, łapki w górę oraz komentarze. Dajcie mi koniecznie znać, czy taki vlog się wam podobał. Ja wam dziękuję za oglądanie, dziękuję, że ze mną tutaj jesteście i widzimy się w kolejnych filmach. Buziaki, pa!